Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy wykład z historii filozofii analitycznej będzie poświęcony omówieniu poglądów przedstawionych przez Saula Kripkego w książce Nazywania konieczność. Kripkego pamiętamy, bo jakiś czas temu omawialiśmy inną jego publikację, książkę zatytułowaną Wittgenstein o regułach i języku prywatnym. Tamta książka została opublikowana w roku 1982, natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o wcześniejszej książce z roku 1972. Nazywania konieczność to tak naprawdę zbiór wykładów, które Kripke wygłosił na Uniwersytecie w Princeton. To nie jest taki typowy tekst naukowy, do którego by Państwo byli jakoś tam przyzwyczajeni. Czytając tę książkę, warto pamiętać, że to jest taki żywy, wygłaszany z głowy wykład, który został nagrany i następnie z tego nagrania powstała ta publikacja. Czytając tę książkę, też należy pamiętać, że te wykłady odbyły się w określonym czasie, w określonym miejscu. Tak jak już wspomniałem, chodzi o Uniwersytet Princeton i część z przykładów, które podaje Kripke, część żartów, które tam się pojawiają, staje się zrozumiała właśnie wtedy, gdy uwzględnimy ten kontekst, w którym rzecz się dzieje. Książka Nazywania konieczność to jest książka, która wywołała bardzo duży filozoficzny ferment. Idee przedstawione w niej przez Kripkego są cały czas przedmiotem bardzo żywej filozoficznej dyskusji. Tam jest kilka naprawdę brawurowych tez, no, taką chyba najbardziej uderzającą tezą jest twierdzenie, że pewne prawdy konieczne możemy poznać w sposób aposterioryczny, czyli odwołując się do doświadczenia. No, zwykle sądzono inaczej, zwykle przyjmowano stanowisko, które znamy między innymi z tekstu Kanta, że konieczność i aprioryczność są ze sobą jakoś nierozerwalnie związane. Tutaj Kripke będzie pokazywał, że jest inaczej. Więc dzisiaj, proszę Państwa, po pierwsze zastanowimy się, jak funkcjonują w języku tak zwane imiona własne. Zderzymy tutaj tak zwany deskrypcjonizm, o którym już trochę wiemy, omawialiśmy go sobie przy okazji analizowania tekstów Gottloba Frege'ego z przyczynowo-historyczną teorią odniesienia przedmiotowego, które tutaj prezentuje Kripke. Powiemy też trochę o funkcjonowaniu tak zwanych nazw naturalno-rodzajowych i następnie w kolejnym kroku właśnie przejdziemy do omówienia tego, jak możliwe są twierdzenia, które byłyby konieczne i aposterioryczne, czyli mówiąc inaczej, przedstawimy, zarysujemy właściwie taki specyficzny, czasami się to określa, naukowy esencjalizm, który tutaj przedstawia nam Kripke. Pozwolę też sobie oczywiście na wysunięcie kilku krytycznych uwag odnośnie do koncepcji Kripkego. To będzie na koniec wykładu. No, zacznijmy od kilku wprowadzających informacji. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w języku mamy takie wyrażenie jak imiona własne, na przykład Saul Kripke to jest imię własne, Polska to jest imię własne, Arystoteles to jest imię własne, czy Gottlob Frege. Mamy też tak zwane deskrypcje określone, czyli wyrażenia opisujące typu stolica Polski, ostatni król Polski, autor nazywania a konieczności. To będą deskrypcje określone. Podział na imiona własne i deskrypcje określone nie jest podziałem bezproblemowym, tak powiedzmy. Są wyrażenia, co do których toczył się czy toczy się spór o to, do której z tych klas je zaliczyć. No, takim klasycznym przykładem jest wyrażenie Bóg, tak? Czy to jest imię własne, czy to jest pewnego rodzaju opis. Nie chcemy tego rozstrzygać, chciałem tylko Państwu zasygnalizować, że tutaj jest pewien problem. I druga sprawa, o której warto powiedzieć już na wstępie, to jest sprawa, która dotyczy tego, jak pracują w języku deskrypcje określone. No, zwykle przyjmuje się, że deskrypcja określona
odnosi się do obiektu, który spełnia tę deskrypcję, czyli który posiada własność, o której w deskrypcji mowa. Natomiast nie zawsze tak musi być. Donelan, na ten przykład tutaj powołuje się Kripke, zauważył, że są sytuacje, w których za pomocą deskrypcji określonej możemy odnieść się do czegoś, do kogoś, kto nie spełnia tej deskrypcji. Taki znany przykład Donelana przytoczony przez Kripkego jest następujący. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na pewnym przyjęciu i do swojego rozmówcy mówimy, pokazując tak wzrokiem na przykład kogoś, kto stoi w innej części pokoju, mówimy, tamten mężczyzna z kieliszkiem szampana w dłoni jest szczęśliwy. Może się zdarzyć tak, że to, co trzyma w dłoni ten mężczyzna, o którym mówimy, to wcale nie jest kieliszek szampana, tylko kieliszek innego musującego napoju. Pomimo tego, że nie spełnia on deskrypcji, jednak byśmy powiedzieli, że jakoś go wskazaliśmy, odnieśliśmy się do niego za pomocą tego wyrażenia, tej deskrypcji. To jest problem, o którym też jakiś czas temu Państwu sygnalizowałem. Mówiliśmy o stanowisku Donelana, analizując teorię deskrypcji Bertranda Russella. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze trochę pamiętają wywód z tamtego wykładu. No w każdym razie, tutaj będziemy przyjmowali, że deskrypcja odnosi się do obiektu, który spełnia deskrypcję. No i istnieje dobrze znana, również dobrze znana Państwu, bo też o tym już mówiliśmy, koncepcja Johna Stuarta Milla, na gruncie której nazwy dzielimy na nazwy konotatywne i niekonotatywne. Nazwy konotatywne, współoznaczające, to są nazwy, które mają ze sobą skorelowaną pewną treść i odnoszą się do obiektu, który spełnia to, o czym w tej treści mowa. Natomiast John Stuart Mill uważał, że imiona własne to są nazwy niekonotatywne. To są nazwy, które wskazują pewne obiekty, ale tych obiektów nie opisują. To są wyrażenia, których jedyną funkcją jest zwrócenie naszej uwagi na to, o czym później będziemy coś orzekali. Klasyczny przykład Mila to jest nazwa Dartmouth, ten przykład też już Państwu podawałem. Ta nazwa odnosi się do pewnej miejscowości i będzie odnosiła się do tej miejscowości, niezależnie od tego, czy ta miejscowość znajduje się u ścian rzeki Dart, czy się nie znajduje. Może się zdarzyć tak, że mamy jakąś nazwę, też zdaje się, że Państwo o tym mówią, na przykład Świnoujście, z tą nazwą kojarzymy pewien opis. Ten obiekt, do którego nazwa się odnosi, może nie spełniać tego opisu, a nazwa dalej będzie się do niego odnosiła. No, nazwa twierdzi Wisłoujście odnosi się do pewnego obiektu. Niezależnie od tego, czy znajduje się on u ścian rzeki Wisły, czy Wisła zmieniła bieg, bądź wyschła. Więc te argumenty Państwo już znają, one mają nas przekonać do tego, że imiona własne przypominają ten wspominany przeze mnie kiedyś krzyżyk, który na jednym z budynków umieścili rozbójnicy. Mają wskazywać, ale nie mają treści, nie opisują. Przeciwko temu stanowisku skierowano szereg argumentów przeciwko temu, inną koncepcję niż John Stuart Mill zaproponowali nam najpierw Gottlob Frege, a potem Bertrand Russell. Z tym, że w przypadku Russella oczywiście trzeba uważać, Russell tylko w pewnym sensie był deskrypcjonistą. Russell uważał, że takie nazwy w sensie logicznym rzeczywiście wskazują, nie opisując, ale takimi logicznymi nazwami, które się odnoszą tylko do elementów naszej wiedzy bezpośrednio, nie są wyrażenia, które traktujemy jako imiona własne na gruncie języka potocznego. Więc tutaj i Frege'ego, i Russella będziemy traktowali jako przedstawicieli tak zwanego deskrypcjonizmu, stanowiska, zgodnie z którym nazwa odnosi się do obiektu, który spełnia treść, która z tą nazwą jest skorelowana. Inaczej mówiąc, na gruncie deskrypcjonizmu nazwy są semantycznymi ekwiwalentami deskrypcji. Gdy
mówię Arystoteles, to jest przykład Frege'ego, mam na myśli kogoś, kto był uczniem Platona i nauczycielem Aleksandra Wielkiego. I nazwa Arystoteles odnosi się do kogoś, kto posiada te własności. Wydaje się, że za deskrypcjonizmem przemawiają i przeciw stanowisku Johna Stuarta Milla przemawiają bardzo mocne argumenty. Po pierwsze, gdy zestawimy ze sobą te dwa ujęcia, milowskie i ujęcie Frege'ego, czy ujęcie Russella, czy ujęcie deskrypcjonistów, no to wydaje się, że przewaga deskrypcjonistów polega przede wszystkim na tym, że oni mają pewien mechanizm, który pokazuje nam, jak słowa łączą się ze światem. Natomiast Mill takiego mechanizmu nie zaproponował. Na marginesie mówiąc, Mill taki mechanizm zaproponował, ale o nim się współcześnie nie pamięta. To był taki lokowski mechanizm, zgodnie z którym, gdy używamy jakiegoś imienia własnego, chociaż ono nie ma treści, to w naszym umyśle pojawia się pewna idea, i ta idea jakby sama z siebie łączy się z czymś w świecie. Ale bierzemy to w naraz, tak? Tutaj przyjmujemy taką wykładnię stanowiska Milla, którą przedstawił nam Kripke w książce Nazywanie a konieczność. Zapominamy o pewnych niuansach, które przez Kripkego zostały pominięte. W każdym razie Mill po prostu mówi, nazwa wskazuje, ale nie dostarcza nam żadnego wiarygodnego mechanizmu, który pokaże nam, jak to się dzieje, że nazwa wskazuje ten, a nie inny obiekt. Gdy mówimy o jakiejś postaci historycznej, albo gdy mówimy o jakimś wybitnym pisarzu, Adam Mickiewicz, tak, to skąd wiemy, do kogo ta nazwa się odnosi? Skąd wiemy, którego z poetów, w historii było bardzo wielu poetów, nazwa Adam Mickiewicz wskazuje? W pierwszej chwili wydaje się, że zwolennicy koncepcji Milla stają tutaj przed bardzo trudnym problemem, by z tego uniwersum obiektów, do których nazwa mogłaby się odnosić, wyodrębnić ten jeden, do którego rzeczywiście się odnosi. Natomiast deskrypcjoniści są w dużo lepszym położeniu, bo mają teorię. Deskrypcjoniści tłumaczą nam, dlaczego nazwa wskazuje ten, a nie inny przedmiot. Tłumaczą nam, jak to się dzieje, że nazwa Adam Mickiewicz odnosi się do konkretnej osoby. Po prostu użytkownik nazwy Adam Mickiewicz chwyta pewną treść skorelowaną z tą nazwą, autor Pana Tadeusza na przykład, czy autor Pana Tadeusza i Dziadów, i nazwa Adam Mickiewicz odnosi się do kogoś, kto posiada te własności, kto napisał Pana Tadeusza i napisał Dziady. Więc prawda, brzmi to bardzo zachęcająco, mamy mechanizm, mamy coś na gruncie deskrypcjonizmu, czego nie było na gruncie koncepcji Milla i coś, co sklei nam język ze światem, co połączy nam nasze słowa z pewnymi elementami rzeczywistości pozawerbalnej. To jest taka, wydawałoby się, olbrzymia przewaga deskrypcjonistów. Drugi argument, który przemawia za deskrypcjonizmem, a przeciw ujęciu milowskiemu, to jest ten argument, od którego Frege wychodzi w tekście Sens i znaczenie, czyli analiza zdań o identyczności. Też to państwo znają doskonale, gdy formułujemy zdanie gwiazda poranna to gwiazda wieczorna, no powstaje pytanie, co tak naprawdę powiedzieliśmy, jaką treść przekazaliśmy, jaka informacja kryje się za tym zdaniem. Nie możemy twierdzić, że powiedzieliśmy, że pewien obiekt jest tożsamy samym sobą. Tak, musimy tutaj dodać coś więcej, też o tym dużo państwu mówiłem jakiś czas temu, można sięgnąć do tego wykładu z pierwszego semestru, w którym omawiałem poglądy Frege'ego i tam wyraźnie powiedziałem, że jak nie przyjmiemy, że te dwa wyrażenia połączone ze sobą w zdaniu o identyczności mają jakąś treść, mają jakiś sens, no to nie będziemy mogli wytłumaczyć, mówi Frege, skąd bierze się wartość poznawcza takich zdań. Stwierdzenie, że gwiazda poranna to gwiazda wieczorna było przecież w pewnym momencie historycznym bardzo doniosłym, odkrywczym twierdzeniem. No i chcemy wytłumaczyć, skąd bierze się ta odkrywczość, jeżeli przyjmiemy, że za nazwą gwiazda poranna, kryje się treść, pewne ciało niebieskie, które jest widoczne na niebie o tej porze, w tym miejscu, a za wyrażeniem gwiazda wieczorna, treść, jakieś ciało niebieskie, które jest widoczne w tym miejscu o tej porze, no to utożsamiając te dwie nazwy w zdaniu identyczności, mówimy, że istnieje jakiś jeden obiekt, który posiada własności,
skorelowane z pierwszą z tych nazw i własności skorelowane z drugą z tych nazw. Wydaje się, że tutaj deskrypcjonizm rozwiązuje nam problem interpretacji tego typu zdania. To jest drugi argument za deskrypcjonizmem. I trzeci argument, proszę Państwa, to są zdania typu Arystoteles nie istniał albo Szekspir nie istniał. Tak? Gdy ja wypowiem zdanie Arystoteles nie istniał, to co tak naprawdę powiedziałem? Jaką informację chciałem Państwu przekazać? Wydaje się, że nie chciałem Państwu powiedzieć, że nie było obiektu, który nosił nazwę Arystoteles. Gdy ja na jakichś zajęciach, gdy usłyszą Państwo na jakichś zajęciach, że Arystoteles nie istniał, w zajęciach prowadzonych na Wydziale Filozofii, to przecież nikt z Państwa nie podniesie ręki i nie powie, że to nieprawda, bo przecież znam kogoś, kto ma kota, który nazywa się Arystoteles. Nie możemy podważyć stwierdzenia historyka filozofii, że Arystoteles nie istniał, mówiąc, że ktoś swojego kota nazwał Arystoteles. No to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś mówi, że Arystoteles nie istniał, to chcę powiedzieć, że nie istniała jedna osoba, która posiadała własności skorelowane z nazwą Arystoteles. Czyli nie było nikogo, kto był autorem etyki nikomachejskiej i był uczniem Platona i na przykład był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Gdy mówimy, Szekspir nie istniał, no to znowu nie chcę powiedzieć, że nikt nigdy nie nosił takiego imienia własnego. Że nie było ani jednego obiektu w historii ludzkości, który nazywałby się Szekspir. To nie jest ta treść, którą chcę przekazać z pomocą tego zdania. Mówiąc, Szekspir nie istniał, chcę powiedzieć, nie było nikogo, kto napisał wszystkie sztuki przypisywane Szekspirowi, skorelowane z tą nazwą. Więc znowu tutaj widzimy, że deskrypcjonista jest w dużo lepszej sytuacji niż zwolennik teorii Johna Stuarta Milla. Deskrypcjonista po prostu no, wydaje się, że bardzo dobrze tłumaczy funkcjonowanie negatywnych zdań egzystencjalnych. To są trzy argumenty, które wydaje się, że spór między Millem i deskrypcjonistami rozstrzygają na korzyść deskrypcjonistów. Ale z drugiej strony warto też podkreślić, że taka prosta wersja deskrypcjonizmu, wersja zgodnie z którą za nazwą po prostu kryje się jakaś jedna deskrypcja albo koniunkcja deskrypcji, napotyka na, już tak w pierwszej chwili, napotyka na bardzo poważne trudności, w szczególności na problem tak zwanej niechcianej konieczności. Wyobraźmy sobie, że ktoś z jakąś nazwą kojarzy tylko jedną deskrypcję i następnie formułuje zdanie, w którym po tej nazwie w predykacie umieszcza tę deskrypcję. Czy by powiedział prawdę przygodną, czy by powiedział prawdę konieczną? No jeżeli imię własne umieszczone w podmiocie jest semantycznym ekwiwalentem deskrypcji, a następnie tę deskrypcję wrzucimy do orzecznika, no to wydaje się, że sformułowane zdanie jest prawdą konieczną. Ja to może Państwu, żeby Państwo to lepiej uchwycili, jakoś narysuję, więc wyobraźmy sobie, że mamy zdanie o postaci N jest P, z tym, że N jest P, z tym, że za N kryje się ta treść, którą tutaj oznaczyliśmy jako P. Jeżeli jesteśmy deskrypcjonistami, przyjmujemy, że nazwa jest semantycznym ekwiwalentem deskrypcji tego P, no to za nazwą możemy postawić to P i zdanie N jest P zamienia się w zdanie P jest P, czyli zamienia się w prawdę konieczną. No, wszyscy poza może heglistami, niektórymi heglistami, widzimy, że coś tu jest nie tak, że nie tak funkcjonuje język. Możemy sobie wyobrazić kogoś, kto z nazwą Adam Mickiewicz potrafi złączyć tylko i wyłącznie jedną deskrypcję. Autor Pana Tadeusza. Czyli nazwa Adam Mickiewicz jest ekwiwalentem tej deskrypcji, tej treści, autor Pana Tadeusza. I następnie ta osoba mówi, że Adam Mickiewicz jest autorem Pana Tadeusza. Czy wypowiedziała prawdę przygodną, czy konieczną? No większość z nas oczywiście powie, że to jest prawda przygodna w takim sensie, że przecież Adam Mickiewicz wcale nie musiał napisać Pana Tadeusza. Mógł żyć, mógł napisać inne teksty, mógł nie być poetą. To nie jest tak, że z konieczności napisał Pana Tadeusza. Natomiast jeżeli jesteśmy deskrypcjonistami w takiej wersji, o której tutaj Państwu powiedziałem, no to okazuje się, że zdanie w tym wypadku, który teraz omawiamy,
że zdanie Adam Mickiewicz był autorem Pana Tadeusza jest prawdą konieczną, bo mówiąc Adam Mickiewicz był autorem Pana Tadeusza, mówimy po prostu autor Pana Tadeusza był autorem Pana Tadeusza. Więc widzą Państwo, ten prosty bardzo argument pokazuje nam, że deskrypcjonizm w tym wydaniu, zgodnie z którym nazwa jest semantycznym ekwiwalentem jednej deskrypcji bądź koniunkcji deskrypcji, no, jest stanowiskiem trudnym do obrony. W związku z tym powstały pewne modyfikacje deskrypcjonizmu. Powstało coś, co czasami się nazywa tak zwaną teorią wiązkową. Kripke jako przedstawicieli tej teorii wiązkowej przedstawia późnego Wittgensteina i Johna Searla. Późny Wittgenstein w tym kontekście to jest bardzo wątpliwy przykład, więc ja go pominę. Natomiast Searle przedstawił rzeczywiście koncepcję, zgodnie z którą za nazwą kryją się deskrypcje, ale nie jest to pojedyncza deskrypcja czy koniunkcja deskrypcji, jest to alternatywa deskrypcji, wiązka deskrypcji. Nazwa odnosi się do czegoś, co spełnia część, większość z tych deskrypcji, które za nazwą się kryją. Czyli jeżeli Państwo posługują się nazwą Szekspir, łączą z tą nazwą pewną treść, autor Macbetha, autor Hamleta, autor Roma i Julii, autor Coriolana i tak dalej, i nazwa Szekspir odnosi się do kogoś, kto napisał część z tych sztuk. To nie jest tak, że musiał napisać wszystkie sztuki. Może się okazać, że Coriolana napisał Francis Bacon, a i tak nazwa Szekspir będzie się odnosiła do kogoś, kto napisał pozostałe z tych sztuk. Więc widzą Państwo, to jest pewnego rodzaju, wydaje się przynajmniej w pierwszej chwili, rozluźnienie tej teorii, uratowanie jej przed pewnymi niepożądanymi konsekwencjami, o których mówiłem Państwu wcześniej. Natomiast według Kripkego ta zmiana treści, która jest skorelowana z nazwą, zamienienie koniunkcji deskrypcji na alternatywę deskrypcji, niewiele wnosi. Deskrypcjonizm nawet w tej zmodyfikowanej, wiązkowej wersji tak nie jest teorią, którą da się obronić. Jeżeli chodzi o tego przeciwnika, z którym tutaj będzie Kripke polemizował, to oczywiście będzie zwolennik tej teorii wiązkowej. Ten przeciwnik, może to Państwu nawet przeczytam, został tutaj scharakteryzowany za pomocą sześciu tez jednego warunku. Czyli deskrypcjonistą jest ktoś, kto twierdzi, po pierwsze, że każdej nazwie lub wyrażeniu oznaczającemu X odpowiada wiązka własności, mianowicie rodzina takich własności fi, że A jest przekonany, że fi X. To tak naprawdę jest definicja, tak? Każdej nazwie lub wyrażeniu oznaczającemu X odpowiada wiązka własności, wiązka, czyli alternatywa, mianowicie rodzina takich własności fi, że A, użytkownik tej nazwy, jest przekonany, że fi X, czyli że właśnie jest jakiś X, do którego nazwa się odnosi, dlatego, bo ten X spełnia większość z tych własności. Teza druga. A jest przekonany, użytkownik tej nazwy, jest przekonany, że jedna z własności lub niektóre własności łącznie wyznaczają jednoznacznie pewne indywiduum. Używając nazwy, łączymy z tą nazwą pewną wiązkę, jesteśmy przekonani, że pewne elementy tej wiązki jednoznacznie wyznaczą nam odniesienie przedmiotowe naszej nazwy. To mówi teza numer dwa. Teza trzecia. Jeżeli jakiś jedyny przedmiot Y spełnia większość lub znaczną większość spośród własności Fi, Y jest tym, do czego odnosi się X. Czyli jeżeli w świecie istnieje coś, co posiada te własności, które znalazły się w wiązce, już wiemy, że nie wszystkie, ale na przykład większość, to ta nazwa odnosi się do tego obiektu. To twierdzą zwolennicy teorii wiązkowej. Czwarte twierdzenie. Jeśli głosowanie nie wskazuje, głosowanie to oczywiście taki żarcik. Jeśli głosowanie nie wskazuje żadnego jedynego przedmiotu, X nie odnosi się do niczego. Czyli jeżeli się okaże, że ta wiązka skorelowana z nazwą nie wyznacza nam jakiegoś przedmiotu, to nazwa jest nazwą pustą. Tak to mówi twierdzenie czwarte, twierdzenie piąte. Mówiący zna a priori zdanie, jeżeli X istnieje, X ma większość spośród własności Fi i twierdzenie szóste, które no tutaj z tym piątym jest jakoś powiązane, zdanie, jeśli X istnieje, X ma większość spośród własności Fi, wyraża prawdę konieczną w narzeczu mówiącego.
I zaraz do tego wrócimy, ale jeszcze od razu może przeczytam warunek. W wypadku każdej zadowalającej teorii opis musi unikać błędnego koła. Własności, których używa się w głosowaniu, same nie mogą zawierać pojęcia odniesienia w taki sposób, że ostatecznie nie sposób go usunąć. No, warunek jest oczywisty. Tak, nie możemy mieć błędnego koła, czyli no, sytuacja, w której ktoś używa nazwy Einstein, z nazwą Einstein łączy deskrypcję twórca, odkrywca teorii względności, a zapytany, czym jest teoria względności, potrafi powiedzieć, że jest to teoria Einsteina, no popełnia ten grzech błędnego koła. Tak, nie chcemy charakteryzować funkcjonowania języka. Więc warunek jest oczywisty, nie będziemy tutaj jakby do niego specjalnie wracali. Teza pierwsza to jest definicja, to jest charakterystyka teorii wiązkowej. Natomiast nas tutaj będą interesowały tezy 2, 3, 4, 5 i 6. I zaraz przejdziemy do ich krytyki, natomiast jeszcze na wstępie warto powiedzieć, że w tezie piątej i w tezie szóstej pojawiają się dwa ważne filozoficznie pojęcia, pojęcie aprioryczności i pojęcie konieczności. Te pojęcia mają bardzo długą filozoficzną tradycję i oczywiście można by było przez cały rok mówić o tym, co to jest aprioryczność, co to jest konieczność. Natomiast tutaj podam Państwu tylko parę takich bardzo elementarnych intuicji, które z tymi pojęciami się wiążą i które Kripke w swojej książce przytacza. Więc przede wszystkim no, chcę powiedzieć, że pojęcie aprioryczności jest pojęciem epistemicznym. Mówi coś o naszym poznaniu. A priori to jest coś, często się twierdzi, co może być poznane niezależnie od doświadczenia, bo co może być poznane w takim kantowskim sensie przed doświadczeniem. No ale taka prosta, wydawałoby się intuicyjna charakterystyka bardzo szybko już nastręcza pewnych trudności, no bo co to znaczy może być poznane niezależnie od doświadczenia? Jak tutaj tę modalność należy rozwinąć? Może dla kogo? Dla każdego człowieka, czy dla wszystkich istot, dla kosmitów, czy dla Boga? To, co dla kogoś może być poznane niezależnie od doświadczenia, dla kogoś innego ma, przecież może mieć empiryczne źródła. Więc tutaj no może jest bardzo wątpliwe w tej definicji, tak? Bo musimy wtedy zakreślić granicę tej możliwości. Niektórzy to charakteryzują trochę inaczej, mówią, że aprioryczne jest to, co musi być poznane niezależnie od doświadczenia, no ale to nie jest wiarygodne twierdzenie. Wiele praw, które dość powszechnie uchodzą za prawdę aprioryczne, poznajemy jednak jakoś w oparciu o doświadczenie. Na przykład problem, czy dana liczba jest liczbą pierwszą, jest problemem, przynajmniej większość z nas tak twierdzi. Oczywiście to w pewnym sensie zależy od tego, jaką wizję matematyki przyjmiemy, ale to, czy dana liczba jest liczbą pierwszą, jest problemem, wydawałoby się apriorycznym. Natomiast współcześnie, zwłaszcza w wypadku bardzo dużych liczb, rozstrzygają to komputery, czyli my w gruncie rzeczy dochodzimy do tego, czy dana liczba jest liczbą pierwszą za pomocą procedury a posteriori, czyli coś tam wklepujemy na klawiaturze i widzimy coś na monitorze. Nie mamy tutaj do czynienia z żadną aprioryczną procedurą. Więc widzą Państwo, tak jak powiedziałem, ten problem jest oczywiście bardzo złożony, ale widzą Państwo, że jeżeli byśmy chcieli precyzyjnie zdefiniować to pojęcie, no to już na samym początku pojawiają się liczne trudności. Natomiast na pewno chcemy pozostać przy tej takiej fundamentalnej intuicji, że aprioryczność dotyczy naszych możliwości poznawczych, zdolności poznawczych, że to jest pojęcie o charakterze epistemologicznym. Natomiast zupełnie innym pojęciem jest pojęcie konieczności. Pojęcie konieczności ma charakter metafizyczny, będzie mówił Kripke. Jeżeli coś jest konieczne, jeżeli jakaś własność przysługuje na przykład mi w sposób konieczny, no to co to znaczy? To znaczy, że posiadam ją, że nie mogę jej nie posiadać. Posiadam ją, mówiąc jeszcze inaczej, we wszystkich światach możliwych, niezależnie od tego, jak potoczy się moje życie, niezależnie od tego,
co by się ze mną działo, no to nie mogę stracić czegoś, co jest własnością, własnością konieczną. Więc taka podstawowa intuicja związana z tym pojęciem, z pojęciem konieczności chyba jest podzielana przez zdecydowaną większość z nas. I teraz zwykle łączono te dwa pojęcia. Już Państwu o tym wspominałem. To jest taka długa tradycja. Często zwolennicy tej tradycji jakoś nawiązują do Kanta. Czy twierdzono, że jeżeli coś jest konieczne, no to poznajemy to a priori. Jeżeli coś poznajemy a priori, to znaczy, że jest to prawda konieczna. Za tym przekonaniem, za tym takim ścisłym połączeniem a prioryczności i konieczności wydaje się, że przemawiają silne argumenty. Proszę zwrócić uwagę, no, jeżeli coś jest konieczne, no to znaczy, że jest takie, a nie inne we wszystkich światach możliwych. Jak to możemy poznać? Jak możemy poznawać światy możliwe? No przecież nie a posteriori, tak? Czyli jeżeli coś jest konieczne, no to musimy jakoś te światy możliwe przeglądać za pomocą procedur, mówiąc dość obrazowo, oczywiście za pomocą jakichś procedur a priorycznych. Nie możemy do światów możliwych, takie mamy wyjściowe intuicje, docierać a posteriori. Docieramy tam a priori. Więc jeżeli konieczność będziemy charakteryzowali, pojęcie konieczności będziemy budowali na tych intuicjach, które Państwu przed chwilą podałem, no to wydaje się bardzo naturalne, że do tak rozumianej konieczności możemy docierać a priorycznie, a nie a posteriorycznie. Krypka będzie to burzył, będzie pokazywał przede wszystkim, że pojęcie a priori i pojęcie konieczne nie są ani pojęcia, ani synonimami. To już zresztą wiemy, bo już sobie powiedzieliśmy, że one są jakby z różnych obszarów, tak, filozoficznej refleksji, ale one również nie są koekstensywne. To, że one nie są koekstensywne, to też możemy jakby zobaczyć, nawet nie odwołując się jakoś do tego wywodu Kripkego, który jest przedstawiony w dalszej części książki. No, wyobraźmy sobie, weźmy hipotezę Goldbacha, która mówi, że każda liczba parzysta większa od dwóch jest sumą dwóch liczb pierwszych. Czy to jest prawda konieczna? My no, nie wiemy w tej chwili, czy ta hipoteza jest prawdziwa, czy jest fałszywa, natomiast chyba zgodzą się Państwo, że niezależnie od tego, czy ona jest prawdziwa, czy jest fałszywa, jest z konieczności prawdziwa albo z konieczności fałszywa. Jeżeli ciąg liczb parzystych wygląda tak, jak mówi hipoteza Goldbacha, no to będzie wyglądał tak we wszystkich światach możliwych. Nie tylko w naszym świecie realnym. Nie może być tak, że ciąg liczb parzystych będzie tutaj się różnić w zależności od tego, o jakim świecie mówimy. Natomiast jeżeli ta hipoteza jest fałszywa, jeżeli są liczby parzyste, które nie są sumą dwóch liczb pierwszych, no to wtedy też tak będzie we wszystkich światach możliwych. To jest dość oczywiste, więc niezależnie od tego, czy hipoteza Goldbacha jeszcze raz jest prawdziwa czy fałszywa, jest z konieczności prawdziwa bądź z konieczności fałszywa. Natomiast czy to jest prawda a prioryczna? I tutaj powstaje problem, no bo w tej chwili nie mamy dowodu tej hipotezy. My badamy to za pomocą procedur a posteriorycznych, no komputery liczą, prawda, czy tak jest dla poszczególnych liczb, jak mówi ta hipoteza. No, ale to jeszcze jakby nie wystarczy, tak? No bo nie mamy dowodu, a ktoś powie, że ten dowód wcześniej czy później zostanie skonstruowany. No ale skąd wiemy, że zostaje skonstruowany? Może być tak, proszę Państwa, że hipoteza Goldbacha po prostu nie ma dowodu. Że to jest twierdzenie, którego nie da się udowodnić za pomocą jakiejkolwiek, no właśnie nie da się udowodnić, nie ma żadnej a priorycznej procedury, by wykazać, że tak jest. Jedyny sposób testowania tej hipotezy to jest sprawdzanie każdego kolejnego elementu ciągu liczb, o których w hipotezie mowa. Czyli
Może być tak, że mamy do czynienia tutaj z prawdą konieczną, że hipoteza Goldbacha jest prawdziwa, a z drugiej strony jest niedowodliwa, więc trudno byłoby uznać, że ma charakter a priori. Więc już takie dość proste spostrzeżenie ma według Kripkego zburzyć to kultywowane w filozofii silne, nierozłączne połączenie pojęcia konieczności z pojęciem a priori. No dobrze, to są takie wstępne uwagi na temat dwóch pojęć. Teraz wracamy, proszę Państwa, do tych tez, które Państwu przeczytałam niedawno i które mają charakteryzować deskrypcjonistę w wydaniu wiązkowym. Zacznijmy od tej tezy, której mowa jest o konieczności, czyli zdanie, jeżeli x istnieje, to największość spośród własności fi wyraża prawdę konieczną w narzeczu mówiącego. No, proszę Państwa, wydaje się, że tak nie może być. Niezależnie od tego, czy z nazwą Arystoteles połączymy jedną deskrypcję, czy połączymy koniunkcję deskrypcji, czy jak chcą zwolennicy teorii wiązkowej, połączymy alternatywę deskrypcji, to może zdarzyć się tak, że Arystoteles nie posiadał żadnej cechy, która się w tej koniunkcji alternatywie znajdzie. Może zdarzyć się tak, że Arystoteles nie był uczniem Platona, nie był nauczycielem Aleksandra Wielkiego, nie napisał etyki nikomachejskiej i w ogóle nie zajmował się filozofią, był na przykład ucznikiem. Albo powoził rydwanem, robił zupełnie coś innego w życiu niż to, co faktycznie robił. To jest możliwe. Tak więc wcale to nie jest prawda konieczna, będzie mówił Kripke. Wcale nie jest tak, że obiekt, do którego odnosi się nazwa, musi z konieczności posiadać pewne elementy treści, którą z tą nazwą łączymy. I tutaj według Kripkego nasze intuicje pokazują, że właśnie tak nie musi być. Weźmy przykład innej nazwy, którą Kripke podaje, Adolf Hitler. No, gdy słyszymy tę nazwę, myślimy sobie, że to jest jeden z największych zbrodniarzy w historii ludzkości, ale przecież mogłoby się zdarzyć tak, że Hitler w ogóle nie zajął się polityką, został średniej klasy malarzem, nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził. Wiódł jakieś niespecjalnie interesujące życie w Lińcu, z którego nigdy nie, na przykład nie wyjechał. No więc to wszystko jest możliwe. Nie jest tak, że Hitler z konieczności był jednym z największych zbrodniarzy ludzkości. Wszyscy właśnie poza może tymi heglistami, o których już wspominałem, wszyscy jednak pozostali chyba czują, że życie Hitlera mogło potoczyć się zupełnie inaczej niż się faktycznie potoczyło. Podobnie jak życie każdego z nas. Mogłoby potoczyć się zupełnie inaczej niż się faktycznie toczy. To nie znaczy, że przestalibyśmy nosić swoje imię własne, że to imię własne zaczęłoby się odnosić do kogoś innego. Więc takie proste intuicje modalne pokazują nam, że ta teza szósta, teza, która mówi, że obiekt, do którego odnosi się nazwa, z konieczności musi posiadać coś, co tam w tej treści nazwy zostało umieszczone, no to nie jest, te intuicje są błędne. Mówiąc tak bardziej precyzyjnie, można by skonstruować pewne argumenty modalne, które wykażą nam, że ta teza szósta, zdanie, jeśli istnieje jest największość spośród własności fi, wyraża prawdę konieczną, na rzecz mówiącego nie jest tezą prawdziwą. Natomiast jeżeli chodzi o tezy 2, 3 i 4, to tutaj Kripke z kolei podaje cały szereg argumentów z praktyki językowej, które mają nam pokazać, że deskrypcjonizm tę praktykę ujmuje w sposób niewłaściwy. Weźmy tezę drugą. A jest przekonany, że jedna z własności lub niektóre własności łącznie, te własności, które znajdują się w wiązce, wyznaczają jednoznacznie pewne indywiduum. No jeżeli przyjrzymy się, mówi Kripke, jak funkcjonuje język, to okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach tak nie jest. Znany przykład, który Kripke podaje w nazywaniu okoliczności, to jest przykład nazwy Feynman. Gdy przeciętny Amerykanin używa tę nazwę, to z nazwą tą nie łączy niczego, co by jednoznacznie zidentyfikowało, wyznaczyło Feynmana.
myśli zwykle sobie jakiś wybitny fizyk albo jakiś wybitny amerykański fizyk. No ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest żadna deskrypcja określona. To nie jest tak w takiej sytuacji, o której teraz mówimy, jak mówi teza druga. To nie jest tak, że osoba posługująca się nazwą Feynman potrafi z tą nazwą skorelować jakąś treść, która jednoznacznie wyznaczy odniesienie przedmiotowe tej nazwy. I tak dzieje się w bardzo wielu przypadkach. Bardzo często posługujemy się jakąś nazwą, chociaż z tą nazwą łączymy pewne, no moglibyśmy powiedzieć tak potocznie, luźne skojarzenia, które w żaden sposób nie zidentyfikują odniesienia przedmiotowego tej nazwy. Gdy część Polaków posługuje się nazwą Władysław IV, to myśli sobie jakiś król polski. Gdy niektórzy z nas posługują się nazwą Juliusz Słowacki, to myślą sobie jakiś poeta romantyczny. Król polski czy poeta romantyczny to nie są deskrypcje określone, to nie jest opis, który jest w stanie nam jednoznacznie wyznaczyć odniesienie przedmiotowe tych nazw. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, zwolennik teorii wiązkowej jest chyba zbyt wymagający. Wymaga od użytkowników języka, by za każdym razem, gdy używają jakiejś nazwy, potrafili podać treść, która zidentyfikuje nam jednoznacznie odniesienie przedmiotowe tej nazwy. Tymczasem w praktyce językowej tak to nie działa. Możemy o kimś mówić, możemy mówić o królu Władysławie IV, możemy mówić o Juliuszu Słowackim, chociaż nie jesteśmy w stanie wskazać na żadne własności, które wyodrębnią te indywidua ze zbiorów w wypadku pierwszym ze zbioru wszystkich królów polskich, w wypadku drugim ze zbioru wybitnych polskich poetów. Więc tutaj ta poprzeczka, którą przed nami ustawiają deskrypcjoniści, wydaje się być zbyt wysoko zawieszona. Praktyka językowa jednak jest inna, więc teza druga też nie jest tezą, którą da się utrzymać. Podobnie sytuacja wygląda w wypadku tezy trzeciej. Jeżeli jakiś jedyny przedmiot Y spełnia większość lub znaczną większość posłów własności Fi, Y jest tym, do czego odnosi się X. Tutaj mówimy o trochę innej sytuacji niż w tezie drugiej. Tutaj mówimy o sytuacji, w której ktoś posługuje się imieniem własnym, z tym imieniem łączy pewną treść, ta treść jest no, na tyle precyzyjna, że jest nam w stanie wyodrębnić pewne indywiduum. No i wtedy zgodnie z deskrypcjonizmem musimy przyjąć, że nasza nazwa odnosi się do takiego indywiduum. Natomiast tak wcale być nie musi. Krypkę tutaj podaje przykład z Gödlem. Większość z nas, gdy słyszy tę nazwę, myśli sobie, że to jest ktoś, kto dowiódł niezupełności arytmetyki. No i tak, posługujemy się tą nazwą, łączymy z tą nazwą taką, a nie inną treść, natomiast mogłoby się zdarzyć, mówi Kripke, że w gruncie rzeczy niezupełność arytmetyki odkrył ktoś inny, jakiś Schmidt, który tuż po dokonaniu tego odkrycia zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a dowód dostał się jakoś w ręce Gödla i Gödel następnie ten dowód opublikował. No więc teraz powstaje pytanie, do kogo odnosimy się używając nazwy Gödel? Do Schmidta, który spełnia treść skorelowaną z tą nazwą, czyli do rzeczywistego odkrywcy niezupełności arytmetyki, czy też do Gödla, chociaż Gödel nie spełnia tej treści, chociaż Gödel niezupełności arytmetyki nie udowodnił. No i większość z nas, mówi Kripke, będzie tutaj skłonna, by powiedzieć, odnosimy się do Gödla, a nie do Schmidta. Inny przykład to jest nazwa Kolumb. Gdy tej nazwy używa się w Ameryce, to według Kripkego większość łączy z nią takie deskrypcje. Pierwszy człowiek, który uświadomił sobie, że Ziemia jest okrągła i pierwszy Europejczyk, który dopłynął do Ameryki. No i znowu, gdybyśmy ten przypadek próbowali zinterpretować z punktu widzenia teorii deskrypcjonizmu, no to byśmy musieli powiedzieć, że nazwa Kolumb odnosi się do kogoś, kto spełnia te deskrypcje.
No ale w rzeczywistości wiemy, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, że pierwszym człowiekiem, który uświadomił sobie, że Ziemia jest okrągła, to na pewno nie był Kolumb, to już w starożytności pojawiały się takie koncepcje, może to był na przykład jakiś Grek. Natomiast pierwszym Europejczykiem, który dopłynął do Ameryki, to też nie był na pewno Kolumb, tylko to był jakiś Skandynaw. Więc widzą Państwo, jeżeli byśmy trzymali się tego, co deskrypcjoniści mówią o funkcjonowaniu języka, to nazwa Kolumb nie odnosiłaby się do Kolumba, tylko do, no właśnie, tutaj jest problem, do jakiegoś takiego dziwnego obiektu złożonego z jakiegoś Greka i jakiegoś Skandynawa na przykład. Czyli do obiektów, do których odnoszą się deskrypcje. Natomiast w praktyce tak nie jest, tak? W praktyce nazwa Kolumb odnosi się do Kolumba, o tak byśmy powiedzieli, chociaż no, nie spełnia tych deskrypcji, które powszechnie są korelowane z tą nazwą. Więc teza trzecia, jeżeli jakiś jedyny przedmiot Y spełnia większość lub znaczną większość spośród własności fi, Y jest tym, do czego odnosi się X, też nie da się utrzymać, gdy ją skonfrontujemy z tym, co dzieje się w języku. Wcale tak nie musi być. Może się zdarzyć, że nazwa odnosi się do innego przedmiotu niż deskrypcje, które są z tą nazwą powszechnie łączone na gruncie jakiejś wspólnoty językowej. No i wreszcie teza czwarta. Jeśli głosowanie nie wskazuje żadnego jedynego przedmiotu, X nie odnosi się do niczego. Czyli tutaj mówimy o sytuacji, w której deskrypcje skorelowane z nazwą w gruncie rzeczy nie wyznaczają żadnego przedmiotu, nie są spełnione przez żaden przedmiot. Przykładem, który ilustruje tę sytuację według Kripkego jest przykład z nazwą Jonasz. Gdy słyszymy tę nazwę, no to co sobie myślimy? Myślimy, że to jest ktoś, kto spędził 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby. Ale mnie wydaje się, że nie ma żadnego obiektu, nie ma nikogo, kto spełnia tę deskrypcję. Że nie ma nikogo, kto rzeczywiście spędził 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby, następnie został wypluty, poszedł do Niniwy i tak dalej, i tak dalej. Że tutaj no ta deskrypcja jest taką deskrypcją, która właśnie nie jest spełniana przez żadnego człowieka. Ale pomimo tego nazwa Jonasz według wielu badaczy no, odnosi się do jakiejś konkretnej historycznej postaci. Do historycznej postaci, która no, nie posiada tych własności, o których mowa w deskrypcjach skorelowanych z tą nazwą. Więc również ta teza, również teza czwarta, która jeszcze raz mówi, że jeśli głosowanie nie wskazuje żadnego jedynego przedmiotu, Y nie odnosi się do niczego, również ta teza nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością językową. Tu też okazuje się, że język funkcjonuje inaczej niż chcieliby deskrypcjoniści. Więc mówiąc krótko, Kripke wysuwa cały szereg argumentów, które mają nas przekonać do tego, że te tezy głoszone przez deskrypcjonistów, które miały nam pokazać, jak funkcjonują imiona własne, nie dadzą się utrzymać. Nie dadzą się utrzymać z powodów, no właśnie tego, jak wygląda praktyka językowa i też no, nie dadzą się utrzymać w kontekście argumentu modalnego. Nasze intuicje, to już mówiłem w przypadku tej tezy szóstej, są inne niż te, które tutaj przedstawiają nam deskrypcjoniści. I w związku z tym Kripke proponuje odrzucić deskrypcjonizm w tej wersji wiązkowej, zmodyfikowanej, no ale tym samym również w wersji klasycznej, tak ją nazwijmy, i zastąpić deskrypcjonizm zupełnie inną teorią, którą czasami się nazywa teorią przyczynowo-historyczną. Według Kripkego nazwa jest wprowadzona do języka w takiej no, ceremonii, tak to możemy określić, którą Kripke nazywa chrztem pierwotnym. Chrzest pierwotny polega na tym, że wskazujemy jakiś obiekt, no i decydujemy, że ten obiekt będzie nazywał się tak, a tak. Chrzest pierwotny może też przyjąć trochę inny charakter. To nie musi być tak, że my ten obiekt widzimy i pokazujemy go palcem. W wypadku chrztu pierwotnego możemy też posłużyć się deskrypcjami.
Tutaj takim bardzo znanym przykładem jest przykład nazwy Neptun, tę planetę nazwano tą nazwą, chociaż jej nie widziano. Widziano natomiast pewne zakłócenia w ruchu innych planet i na podstawie tych zakłóceń, no, za pomocą pewnego opisu zidentyfikowano, odniesiono się do planety, którą nazwano Neptun. W każdym razie musimy, proszę Państwa, wskazać pewien obiekt. Możemy to zrobić ostensywnie, pokazując na niego palcem, ale też możemy to wskazać przez scharakteryzowanie tego obiektu, przez opis. I po wskazaniu tego obiektu podejmujemy decyzję, że obiekt będzie nazywał się tak, a tak. Mamy do czynienia z czymś, co określa się właśnie jako chrztem pierwotnym. I nazwa w wyniku chrztu pierwotnego staje się tak zwanym sztywnym desygnatorem. Gdy już została przyczepiona do czegoś, to będzie oznaczała to coś we wszystkich światach możliwych. Czyli jeżeli będziemy formułowali jakieś kontrfaktyczne okresy warunkowe, w których ta nazwa się pojawi, to będzie ona odnosiła się do obiektu, do którego została w naszym świecie realnym doczepiona w tym momencie, który nazywamy chrztem pierwotnym. I co się, proszę Państwa, dzieje dalej? Dalej ta nazwa zaczyna funkcjonować w języku, przechodząc od ogniwa do ogniwa. Przepraszam Państwa, ja dzisiaj mam trochę katar, ale jakoś damy radę. Więc nazwa przechodzi od ogniwa do ogniwa i ktoś odnosi się, używając tej nazwy, do określonego obiektu, no dlatego, bo jest elementem tego łańcucha przyczynowo-skutkowego, jest elementem, ogniwem w tym łańcuchu komunikacji, o którym tutaj mówimy. No wyobrażamy sobie taką sytuację, że rodzi się jakieś dziecko, rodzice tego dziecka postanawiają je nazwać Adolf Hitler i co się dzieje dalej? No i dalej idą do sąsiadów i mówią, urodził nam się Adolf Hitler. Sąsiedzi biegną do kolejnych sąsiadów i mówią, że a tutaj dla sąsiadki urodził się Adolf Hitler. Nazwa Adolf Hitler zaczyna się rozprzestrzeniać, powstają łańcuchy komunikacji. Każdy, kto jest elementem takiego łańcucha, używa tej nazwy z intencją, by odnieść się do tego samego obiektu, do którego odnosiły się osoby będące wcześniejszymi elementami łańcucha, będzie odnosił się właśnie do Adolfa Hitlera. Tę koncepcję no możemy zilustrować wieloma przykładami. Wyobraźmy sobie, że dzieci w szkole uczą się na lekcji historii o Józefie Piłsudskim. Następnie rozchodzą się do domów, rodzice ich pytają, o czym dzisiaj było w szkole, jakiej postaci była mowa na lekcji historii, no i jedno z dzieci mówi, o Józefie Piłsudskim, a mama podstępnie pyta, Józef Piłsudski, kto to taki? A dziecko na przykład odpowiada, jak to, nie wiesz, to pierwszy Polak, który poleciał w kosmos. Z kolei inne dziecko, które było na tej samej lekcji, też wraca do domu, też ma podstępnych rodziców, tata pyta, o kim dzisiaj było na lekcji historii? Dziecko odpowiada, Józef Piłsudski, a tata, tak, czy coś więcej możesz mi powiedzieć? Dziecko, oczywiście, Józef Piłsudski to ktoś, kto odkrył Amerykę. No i teraz pytanie jest, czy pierwsze z tych dzieci, drugie z tych dzieci odniosło się do tej samej postaci, a jeżeli tak, to do jakiej postaci się odnieśli? No. Jednemu i drugiemu dziecku coś się pomieszało. Jedno z nazwą Józef Piłsudski połączyło deskrypcję pierwszy Polak, który poleciał w kosmos, drugi ktoś, kto odkrył Amerykę. No, gdy jesteśmy deskrypcjonistami, mamy problem, prawda? Natomiast zwolennik teorii przyczynowo-historycznej powie, niezależnie od tego, jaką treść, jaki opis te dzieci łączą w danym momencie z nazwą Józef Piłsudskim, odnoszą się do tego samego obiektu, do którego chciał się odnieść nauczyciel, który o tym Józefie Piłsudskim mówił na lekcji historii. A nauczyciel z kolei odnosi się do tego samego obiektu, do którego odnosił się ktoś, od kogo nauczyciel usłyszał tę nazwę po raz pierwszy. I tak
ogniwo po ogniwie dojdziemy do momentu chrztu pierwotnego, w którym nazwa została umieszczona w języku i zakotwiczona w świecie. Więc widzą Państwo, ta teoria wydaje się, że ma duże zalety, wydaje się, że no, jest zgodna z takimi dość rozpowszechnionymi intuicjami, które mamy na temat funkcjonowania języka. Teoria ta pokazuje nam, że możemy mówić o kimś niezależnie od tego, jakie informacje na tej o tej osobie w danym momencie posiadamy, czy w ogóle posiadamy jakieś informacje. Niezależnie od tego, czy opis, który korelujemy z nazwą, jest opisem identyfikującym, czy nie jest opisem identyfikującym, czy jest błędny, czy jest poprawny, czy w ogóle mamy jakiś opis. Więc ta teoria, wydaje się, unika tych wszystkich kłopotów, o których mówiliśmy wcześniej, gdy krytykowaliśmy te tezy, które charakteryzują teorię wiązkową. Natomiast od razu w tym miejscu warto oczywiście powiedzieć, że to nie jest tak, że spór między deskrypcjonistami a zwolennikami teorii przyczynowo-historycznej został ostatecznie rozstrzygnięty na rzecz tych drugich. No tak raczej w filozofii nigdy nie jest. Pojawiły się dość szybko różne argumenty, które pokazały, że również teoria przyczynowo-historyczna napotyka na wiele bardzo poważnych trudności. No jednym z takich często przytaczanych argumentów, przykładów jest przykład nazwy Madagaskar. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ta nazwa pierwotnie została doczepiona do kawałka stałego lądu, a nie do wyspy. Ktoś tak nazwał tą nazwą kawałek kontynentu Afryki, kawałek stałego lądu. I potem, no, czyli był chrzest pierwotny, tak? Był chrzest pierwotny, w wyniku którego nazwa Madagaskar stała się sztywnym desygnatorem i zaczęła oznaczać pewien kawałek lądu. Natomiast potem, jak ta nazwa już zaczęła funkcjonować w języku, doszło do jakiegoś przekłamania, nieporozumienia i w pewnym momencie zaczęliśmy używać nazwy Madagaskar, odnosząc się do wyspy. No i teraz pytanie, do czego tak naprawdę odnosimy się na gruncie teorii przyczynowo-historycznej, gdy teraz mówimy Madagaskar? Czy do miejsca, do którego ta nazwa została doczepiona w momencie chrztu pierwotnego, czy też do czegoś właśnie innego, czyli do wyspy? No możemy sobie wyobrazić inny podobny przykład. Załóżmy, że chcę adoptować kota. Idę do schroniska i proszę, żeby mi przyniesiono najbardziej schorowanego i biednego kota, takiego, którego nikt nie chce wziąć. No i przynoszą mi jakiegoś kota, który ma zarapiałe oczy, nie wiem, brakuje mu jednej łapy, wyrwany ogon. Mówię, o wspaniały, o takim marzyłem, jak się nazywa. W obsługach schroniska mówię, no nie ma żadnej nazwy. No to nas oczywiście bardzo cieszy, bo mamy swobodę, możemy jakąś nazwę do niego doczepić. No wskazujemy na niego i mówimy, nadaję ci imię Fred. Kot został nazwany, mamy tą ceremonię, którą tutaj nazywa się chrztem pierwotnym, nazwa Frege stała się sztywnym desygnatorem, będzie oznaczała tego kota, ale ponieważ spieszę się na uniwersytet, to kota nie mogę zabrać w tej chwili do domu, mówię, że przyjadę po niego następnego dnia. Zjawiam się następnego dnia i mówię, dzień dobry, przyjechałem po Fregego, bardzo, bardzo proszę, żeby mi go tutaj przyniesiono, chętnie go zabiorę ze sobą. No i przyniesiono mi jakiegoś kota z zaropiałymi oczami, bez łapy, wyrwanym ogonem. Ja go wziąłem do domu i żyjemy sobie długo i szczęśliwie razem. Ja nazywam go Frege. Natomiast pewnie część z Państwa już się domyśla, co się stało w międzyczasie, czyli co się stało między momentem, w którym nadałem imię Frege pewnemu kotu i momentem wydania dla mnie pewnego kota. Oczywiście te koty podmieniono. Dostałem nie tego kota, którego dzień wcześniej nazwałem Frege. I znowu, gdy patrzymy na tą całą sytuację z punktu widzenia teorii przyczynowo-historycznej, no to mamy tu pewien problem. No bo do kogo Dziobkowski odnosi się, gdy używa nazwy Frege w domu, obcując ze swoim kotem? Czy do tego kota, którego nazwał
pierwotnie Frege, czy tego kota, którego otrzymał następnego dnia ze schroniska, ale którego przecież nigdy nie nazywał Frege, nie było tej ceremonii chrztu pierwotnego. Więc no, jest pewien problem. Zwolennicy tej koncepcji, o której tutaj mówię, zwolennicy koncepcji Kripkego, no, będą starali się wprowadzić pewien mechanizm wielokrotnego ugruntowania, czyli mechanizm, który będzie pokazywał, jak to się dzieje, że nazwa, która w pewnym momencie została doczepiona do pewnego obiektu, potem zostaje jakby od tego obiektu odczepiona i zostaje ugruntowana od nowa, doczepiona do jakiegoś innego obiektu, ale to, proszę Państwa, jest no, nie takie proste. Charakterystyka tego mechanizmu też już nie mamy czasu, żeby tutaj o tym więcej mówić, ale chcę, żeby tylko Państwo pamiętali, tak, że jest taka trudność, jest ten mechanizm wielokrotnego ugruntowania i że ten mechanizm no, jest problematyczny. Druga sprawa, problem, który się z tym wiąże, z tym kotem oczywiście też, no to jest problem odwieloznacznienia imion własnych, tak możemy go tutaj nazwać, no bo gdy ja teraz Państwu powiem, że bardzo lubię Fregego, to tak naprawdę, o kim powiedziałem? O jednym z filozofów, który był omawiany na tym wykładzie, czy o kocie, którego zabrałem ze schroniska. Jak to rozstrzygnąć? No, gdy jesteśmy deskrypcjonistami, nie mamy problemu. W zależności od tego, czy z użytą przeze mnie nazwą Frege będę łączył deskrypcję kot, który nie ma łapy i którego tego i tego dnia zabrałem ze schroniska, czy będę łączył deskrypcję autor sensu i znaczenia albo autor tekstu myśl studium logiczne, to będę odnosił się bądź do filozofa i logika niemieckiego, bądź do kota. Natomiast jeżeli tutaj nie mogę skorzystać z tych deskrypcji, no to jak to rozstrzygać? Gdy, nie wiem, czy Państwo wiedzą, w Polsce ponad 100 miejscowości nazywa się Nowa Wieś. Wyobraźmy sobie, że każdy z słuchaczy tego wykładu pojechał na wakacje w inne miejsce, ale tak się złożyło, że każde z tych miejsc nazywało się Nowa Wieś. Wracamy, we wrześniu się spotykamy i dzielimy się swoimi spostrzeżeniami. Ktoś tam był w Nowej Wsi, w której była wieża, ktoś był w Nowej Wsi, w której była tama, jeszcze ktoś inny w Nowej Wsi, w której była jakaś wysoka góra albo jakaś katedra. No i ja słucham o tym wszystkim i potem sobie myślę, chciałbym pojechać do Nowej Wsi na wakacje. No ale do której Nowej Wsi? To tej, której jest góra, tama, katedra, czy jeszcze coś innego. Jak to rozstrzygnąć? No deskrypcjonista powie, chodzi ci o tę nową wieś, którą identyfikujesz za pomocą treści, za pomocą deskrypcji, którą połączyłeś z daną nazwą. Natomiast jeżeli jesteśmy zwolennikiem teorii historyczno-przyczynowej, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której w wyniku tej rozmowy wspomnianej przeze mnie po wakacjach, jakby zbiega się we mnie wiele łańcuchów komunikacji. I teraz, gdy ja używam nazwy Nowa Wieś, no to muszę jakoś zidentyfikować ten łańcuch, który będę kontynuował. I to bez posługiwania się jakimiś deskrypcjami wcale nie jest łatwe. Inny problem, z którym muszą się zmierzyć zwolennicy teorii Kripkego, no to jest problem nazw pustych. Znowu, no, na gruncie deskrypcjonizmu takie nazwy, funkcjonowanie takich nazw może być bardzo dobrze opisane, natomiast jak to zrobić na gruncie teorii przyczynowo-historycznej, to jest sprawa już dużo bardziej skomplikowana. Albo jeszcze inny problem, czasami możemy używać imienia własnego w stosunku do obiektu, którego jeszcze nie ma, czyli którego tak naprawdę nie mogliśmy ochrzcić. No, rodzice mogą na przykład rozmawiać o dziecku, które dopiero planują i któremu jakieś tam imię już sobie wymyślili. Tutaj no znowu deskrypcjonista wydaje się w takiej sytuacji w dużo lepszym położeniu niż zwolennik teorii historyczno-przyczynowej. Więc tych argumentów jest naprawdę dużo. Chcę, żeby tutaj Państwo wyraźnie wyszli z tego wykładu z takim przekonaniem, że spór między deskrypcjonizmem w takiej bądź innej wersji i teorią historyczno-przyczynową nie jest sporem rozstrzygnięte. W filozofii języka cały czas funkcjonują takie dwa paradygmaty, dwa wzorce, zgodnie z jednym z tych paradygmatów
słowa, imiona własne sklejają się ze światem za pomocą pewnej treści, która za tymi słowami się kryje. Zgodnie z drugim z tych paradygmatów, słowa wskazują, tak jak to mówił właśnie już John Stuart Mill, wskazują pewne obiekty, nie opisując tych obiektów. To, co my będziemy kojarzyli z nazwami, to nie jest ten klej, który nazwę nam doczepi do czegoś w świecie. Więc mamy te dwa wzorce funkcjonowania imion, są dwie koncepcje, no i jak tak już mówiłem, jak to w filozofii, spór cały czas trwa. Powstały też oczywiście różnego typu teorie hybrydowe, teorie, które próbują łączyć te dwa ujęcia. Dobrze, teraz powiem parę słów o funkcjonowaniu nazw naturalno-rodzajowych. W tym wypadku sytuacja według Kripkego wygląda analogicznie jak w wypadku imion własnych. Tu też to nie jest tak, że my z nazwą łączymy pewną treść i ta treść wyznacza nam ekstensję nazwy, wyznacza nam zbiór przedmiotów, do których nazwa się odnosi. To nie jest tak, że jak słyszę słowo tygrys, to łączę z tym słowem pewien opis, jakiś duży, mięsożerny, żółty kot w czarne pasy, albo czarny kot w żółte pasy, no ale nie, zwykle mówi się żółty kot w czarne pasy, więc mam pewien taki opis i ten opis identyfikuje mi zbiór obiektów, do których odnosi się nazwa tygrys. Ten mechanizm, podobnie jak w wypadku imion własnych i z powodów analogicznych jak te, które podałem Państwu w wypadku imion własnych, nie da się utrzymać. Tutaj też mamy taką podobną sytuację, że wprowadzenie nazwy naturalno-rodzajowej do języka zaczyna się od momentu, który nazywamy chrztem pierwotnym. To w praktyce to wygląda jakoś, proszę Państwa, tak, że ktoś kiedyś widział, że w jego otoczeniu pojawiają się pewne zwierzęta, które są jakoś bardzo do siebie podobne. Owe duże, mięsożerne koty, które są pokryte czarnymi pasami. Więc widząc te podobne do siebie zwierzęta, założył, że mają one pewną wspólną naturę, że coś je łączy, że jest no właśnie jakiś taki element, który powoduje, że one są tak na przykład do siebie podobne. I zdecydował, że te obiekty będą nazywały się tygrysami. Tutaj też mamy do czynienia z takim specyficznym chrztem pierwotnym, chociaż chrzest pierwotny w wypadku nazw naturalno-rodzajowych nie polega na tym, że my widzimy gatunek, tak, czy widzimy ten zbiór obiektów, do którego doczepiamy daną nazwę. Nie, my widzimy pewne próbki paradygmatyczne, próbki wzorcowe i wprowadzając nazwę do języka decydujemy się na to, by ta nazwa odnosiła się do wszystkich obiektów, które są w relacji identyczności do tych paradygmatycznych próbek, które widzimy, które potrafimy wskazać w momencie wprowadzania wyrażenia do języka, w momencie chrztu pierwotnego. Czyli ktoś, kto widział biegające wokoło pasiaste, mięsożerne koty, zdecydował, że te koty i wszystko, co jest w relacji właśnie takiej identyczności do tych kotów, wszystko, co posiada taką samą naturę jak te koty, to będzie się nazywało tygrys. Ale od razu tak też taka osoba raczej przyjęła, że nie wszystkie obiekty, które mają naturę tygrysa, muszą mieć te zjawiskowe własności, które obserwujemy, wprowadzając nazwę do języka. No przecież mogą się pojawić tygrysy, które wcale nie mają pasów, no, jakieś tygrysy albinosy. Tak samo ze złotem. No, wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie zaczęto odnajdywać, gdzieś tam wykopywać, tak, jakieś kawałki metalu, które miały żółty kolor, które były bardzo topliwe, rzadko występowały. No i postanowiono nazwać to złoto, ale
jaka tutaj była intencja? Intencja była taka, że wszystko, co ma naturę identyczną z tymi paradygmatycznymi próbkami, które gdzieś tam wydobyliśmy, będzie nazywało się złotem. Natomiast nie wszystko to musi mieć koniecznie te wszystkie zjawiskowe własności, które mają te paradygmatyczne próbki, które zostały użyte do wprowadzenia naszego terminu do języka. No i dalej, podobnie jak w wypadku imion własnych, powstają łańcuchy komunikacji. Każdy z nas, kto jest elementem tego łańcucha, kto używa takiej nazwy naturalno-rodzajowej, może się odnieść do pewnej klasy obiektów, chociaż nie ma wiedzy na temat natury tych obiektów. Możemy mówić o na przykład złocie, nie wiedząc, jaka jest liczba atomowa złota. Tą liczbę atomową złota mogą znać tylko specjaliści. Możemy pójść do sklepu i kupić sztabkę złota, chociaż zapytani, co to jest złoto, nie jesteśmy w stanie scharakteryzować tego metalu. Nie wiemy na przykład, że liczba atomowa złota to jest 79. No, teraz już Państwo wiedzą, powiedziałam, ale do zakupu złota, do sprawnego posługiwania się tym terminem, do odnoszenia się do określonego kruszca, nie jest niezbędna ta wiedza. Wystarczy, że funkcjonujemy w pewnej społeczności językowej, wystarczy, że jesteśmy elementami pewnego łańcucha komunikacji. Więc widzą Państwo, ten mechanizm funkcjonowania nas naturalno-rodzajowych na gruncie koncepcji zaproponowanej przez Kripkego jest analogiczny jak w wypadku imion własnych. Jeszcze raz, i w jednym, i w drugim wypadku nazwa zostaje wprowadzona do języka za pomocą pewnej ceremonii, którą nazywa się chrztem pierwotnym. Chrzest pierwotny może mieć charakter taki ostensywny, możemy po prostu palcem wskazać obiekt bądź pewne paradygmatyczne przypadki pewnego rodzaju obiektów, bądź też możemy to wskazać za pomocą opisu, za pomocą deskrypcji. To, że my te obiekty wskazaliśmy za pomocą opisu, to nie znaczy, że ten opis staje się automatycznie treścią tej nazwy. Tak na pewno nie jest. Opis użyty do wprowadzenia nazwy do języka może potem się okazać na przykład zupełnie błędny, może zostać zamieniony na przykład jakimś innym naukowym opisem. No i potem nazwa zaczyna być przekazywana od ogniwa do ogniwa, odnosimy się do danego obiektu albo do danej klasy obiektów wtedy, gdy jesteśmy elementem łańcucha komunikacji i to jest tutaj bardzo ważne i mamy intencję, by używać tej nazwy tak samo jak poprzednie ogniwa. No, intencja jest ważna choćby dlatego, by wyeliminować takie sytuacje jak papuga czy magnetofon, gdy papuga wypowiada pewne słowo, na przykład frege. Gdy mówi frege i nauczyła się ode mnie tego słowa, no to nie chcę chyba powiedzieć, że się odnosi do fregego. Jest elementem historyczno-przyczynowego łańcucha komunikacji, ale trudno powiedzieć, że papuga miała intencję, by odnieść się do tego samego obiektu, do którego ja się odnoszę. No po prostu powtarza, bo została tak, a nie inaczej wytresowana, bez intencji, o której tutaj mówię. Podobnie z magnetofonem, no mogę nagrać na magnetofon słowo frege i następnie odtwarzać te dźwięki z magnetofonu, no ale nie powiemy, że magnetofon ma intencję, by odnieść się do tego samego obiektu, do którego ja się odniosłem. W tym sensie nie jest czymś, co używa języka tak, jak my tym językiem się posługujemy. No dobrze, i teraz proszę Państwa, na koniec powiem jeszcze parę słów o tym stanowisku, które zasygnalizowałam na początku, czyli naukowym esencjalizmie, o takim bardzo brawurowym twierdzeniu Kripkego, że w gruncie rzeczy przedmioty mają pewną istotę, tylko że my do tej istoty docieramy nie w wyniku jakiejś refleksji filozoficznej, ale w wyniku badań naukowych. To nauka mówi nam, jakie są własności istotne danych obiektów. To nauka pozwala nam dotrzeć do prawd o charakterze koniecznym. Więc tutaj będziemy starali się pokazać, że wbrew tej już wspominanej przeze mnie dzisiaj wielokrotnie tradycji, możemy podać przykłady prawd, które są
konieczne i mają charakter aposterioryczny, no i oczywiście możemy podać przykłady praw, które są przygodne i mają charakter a priori. Takimi prawdami, które są konieczne, a jednocześnie są aposterioryczne, są po pierwsze zdania o identyczności, te wspominane przeze mnie w kontekście Frege'ego zdania typu gwiazda poranna to gwiazda wieczorna. Gdy formujemy takie zdanie o identyczności, no to proszę zwrócić uwagę, powstaje pytanie, skąd my to wiemy? Skąd wiemy, że gwiazda poranna to gwiazda wieczorna? No i tutaj oczywiście trzeba odpowiedzieć, że wiemy to a posteriori. My wiemy, tak, że gwiazda poranna jest gwiazdą wieczorną, bo przeprowadziliśmy pewne obserwacje astronomiczne. Więc jest to no, ewidentnie przykład wiedzy a posteriorycznej, a nie a priorycznej. Żadne a prioryczne rozważania nie doprowadzą nas do uzasadnienia takiego twierdzenia. Więc mamy do czynienia z prawdą a posteriori. A czy to jest prawda konieczna, czy przygodna? To jest sprawa tutaj no, bardziej, no, mniej oczywista, bardziej zawiła. Kripke powie, że jest to twierdzenie konieczne. Dlaczego jest to twierdzenie konieczne? Jeżeli jest prawdziwe, tak trzeba dodać, to jest twierdzenie konieczne. Dlaczego, jeżeli jest prawdziwe, to jest twierdzenie konieczne? Z prostego powodu, proszę Państwa, bo zarówno wyrażenie gwiazda poranna, jak i gwiazda wieczorna to są sztywne desygnatory. Czyli wyrażenia, które zostały wprowadzone do języka w wyniku tego, co już wcześniej nazwaliśmy sobie chrztem pierwotnym, które będą w związku z tym odnosiły się do tego obiektu, do którego zostały doczepione w momencie chrztu pierwotnego, we wszystkich światach możliwych, nawet wtedy, gdy będziemy formułowali jakieś kontrfaktyczne okresy warunkowe na temat tych obiektów, no to one będą odnosiły się do tego obiektu, do którego zostały doczepione w świecie realnym. Więc jeżeli przyjmiemy ten sposób funkcjonowania języka, o którym Państwu wcześniej mówiłem, jeżeli przyjmiemy teorię historyczno-przyczynową, no to musimy przyjąć, że nazwa gwiazda poranna i nazwa gwiazda wieczorna są sztywnymi desygnatorami. No ale co to znaczy, że są sztywnymi desygnatorami? To znaczy, że się odnoszą do tego samego obiektu we wszystkich światach możliwych. Czyli proszę zwrócić uwagę, jeżeli w wyniku procedury aposteriorycznej ustaliliśmy, że w naszym realnym świecie gwiazda poranna to gwiazda wieczorna, to na mocy tego i stwierdzenia, że słowo gwiazda poranna, wyrażenie gwiazda poranna i wyrażenie gwiazda wieczorna są sztywnymi desygnatorami, wiemy, że to jest prawda konieczna. Z samej jakby definicji sztywnego desygnowania wynika, że jeżeli odnoszą się do pewnego obiektu w świecie realnym, to będąc sztywnymi desygnatorami, odnoszą się do tego obiektu we wszystkich światach możliwych, bo tak po prostu funkcjonują sztywne desygnatory. Bo na tym polega bycie sztywnym desygnatorem. Więc właśnie pierwszym takim typowym przypadkiem praw, które są z jednej strony konieczne, a z drugiej strony aposterioryczne, będą zdania o identyczności. Ale dużo ciekawszym, dużo ważniejszym przypadkiem są zdania, z którymi spotykamy się w nauce. I teraz no, przyjrzyjmy się temu, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Kripke będzie twierdzić, że jeżeli ktoś formułuje zdanie złoto to żółty metal, to wypowiedział prawdę, która jest prawdą aprioryczną, ale ma charakter przygodny. Jest to prawda aprioryczna, dlatego, no bo my tak decydujemy, my tak w pewnym sensie ustanawiamy, tak znaleźliśmy te przykłady żółtego metalu, tak sobie postanowiliśmy, że to będzie się nazywało złoto. Jest to przed naszym doświadczeniem, bo to jest nasza jakby decyzja. Natomiast, więc to jest, na tym polega aprioryczność twierdzenia złoto to żółty metal. Natomiast jest to prawda przygodna, bo złoto wcale nie musi być żółtym metalem, chociaż te paradygmatyczne próbki były akurat żółte. Może okazać się, że coś, co jest złotem, wcale nie będzie żółte, będzie miało inny kolor, to jakoś nam się specjalnie nie powinno przeszkadzać. Więc wprowadzając do języka termin złoto, formułujemy zdanie złoto to żółty metal i formułujemy tym samym wypowiedź, która jest a priori i jest przygodna. Następnie w wyniku badań naukowych dochodzimy do twierdzenia,
że złoto ma liczbę atomową 79, czyli w wyniku badań naukowych dotarliśmy do czegoś, co Kripke czasami nazywa tak naturą złota. Ta liczba atomowa to jest właśnie natura złota. Wszystko, co ma liczbę atomową 79, będzie złotem, niezależnie od tego, czy będzie miało kolor żółty, czy będzie miało kolor biały. Więc zdanie, złoto to metal o liczbie atomowej 79, będzie twierdzeniem aposteriorycznym, inaczej niż twierdzenie złoto to żółty metal, będzie to twierdzenie aposterioryczne, bo dotarliśmy do tego w wyniku, tak jak już powiedziałem, badań naukowych. Czyli typowo aposteriorycznej procedury. To nie jest nasze ustanowienie. To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy, że złoto ma liczbę atomową 79. My oczywiście zdecydowaliśmy tylko co do pewnej konwencji językowej, ale ten fakt, już po przyjęciu pewnej konwencji językowej, że złoto ma liczbę atomową 79, to jest coś, co zostało odkryte na pewno w wyniku procedur aposteriorycznych, co zostało odkryte w wyniku badań naukowych. Więc to jest twierdzenie aposterioryczne. Natomiast z drugiej strony jest to twierdzenie według Kripkego konieczne, pomimo tego, że jest aposterioryczne, bo jak już to odkryliśmy, jeżeli to jest prawdą, to słowo złoto będzie odnosiło się do wszystkiego, co ma tę liczbę atomową we wszystkich światach możliwych. No znowu, dzieje się to na gruncie tego mechanizmu, który wcześniej Państwu opisałem. Dzieje się to dlatego, że postanowiliśmy, wprowadzając do języka słowo złoto, że będzie ono oznaczało przedmioty, które mają pewną naturę właściwą dla próbek paradygmatycznych. Ta natura została z czasem wykryta przez naukę i określona jako liczba atomowa 79. Więc jeszcze raz, zdanie złoto to żółty metal jest zdaniem przygodnym a priori, natomiast zdanie złoto to metal o liczbie atomowej 79 jest zdaniem koniecznym a posteriori. Tak to wygląda na gruncie teorii Kripkego. I takich przykładów możemy podać bardzo wiele, na przykład woda. Możemy powiedzieć, że woda jest to pewien bezbarwny płyn, który znajdujemy w rzekach i jeziorach. Tak charakteryzujemy ten termin, gdy wprowadzamy go do naszego języka. Mamy tutaj do czynienia znowu z sytuacją, w której to nasze zdanie ma charakter a prioryczny, no bo ustanowiliśmy takie znaczenie tego terminu. Podjęliśmy pewną decyzję, dlatego to jest a priori. Natomiast jest to prawda przygodna, bo woda wcale nie musi mieć takiego charakteru, który tutaj został podany, skorelowany z tą nazwą. Może się okazać, że coś jest wodą i wcale nie jest na przykład bezbarwne. Natomiast gdy formułujemy zdanie, że woda to ma skład chemiczny H2O, to wypowiadamy prawdę, która jest prawdą aposterioryczną, bo skąd wiemy, że woda ma skład chemiczny H2O? To nie jest żadne ustanowienie, to nie jest żadna aprioryczna decyzja, to jest po prostu odkrycie pewnego faktu w wyniku badań naukowych. Więc jest to zdanie a posteriori, ale z drugiej strony jest to prawda konieczna, bo tylko coś, co ma skład chemiczny H2O, będziemy określali jako woda. Jeżeli gdzieś tam na Marsie znajdziemy coś, co wygląda jak woda, jest bezbarwne, znajduje się w jakimś tam naturalnym zbiorniku, ale będzie miało jakiś inny skład chemiczny, to przecież nikt nie powie, proszę Państwa, że odkryto na Marsie wodę. Odkryto coś, co przypomina wodę, ale co nie jest wodą, bo nie ma tej natury wody, która została naukowo u nas odkryta i określona właśnie za pomocą pewnej symboliki. Więc tutaj znowu właśnie widzą Państwo, na czym polega różnica między prawdami, które są przygodne i mają charakter a prioryczny, i prawdami, które są konieczne i mają charakter a posteriori. No, inny przykład, który podaje Kripke, to jest światło. Z jednej strony ciepło, weźmy ciepło, bo to jest prostszy przykład. Ciepło będziemy określali jako coś, co wywołuje w nas pewne określone wrażenie, takie wrażenie, no, możemy powiedzieć, że ciepło.
trochę kręcąc się w kółko. No i teraz to będzie oczywiście coś ustanowionego, czyli będzie miało charakter a priori, ale z drugiej strony to będzie przygodne w tym sensie, że no, ciepło może też wywoływać w nas coś innego. I następnie w wyniku badań naukowych zastanawiamy się, czym jest to, co wywołuje w nas pewne określone wrażenie i dochodzimy do twierdzenia, że to jest ruch cząsteczek. I wypowiadamy takie zdanie, ciepło to ruch cząsteczek. Tak? Jako rezultat pewnych badań naukowych nad naturą tego zjawiska, które wywołuje w nas to wrażenie, które było użyte do wprowadzenia nazwy ciepło do języka. Więc ta naukowa refleksja nad naturą owego zjawiska, wywołującego w nas to pewne wrażenie, doprowadza nas do odkrycia, że jest to ruch cząsteczek, że to ruch cząsteczek powoduje, że czujemy ciepło. I ta prawda, że ciepło to ruch cząsteczek, jest, proszę Państwa, prawdą, która jest prawdą aposterioryczną, nauka nam to podpowiedziała, a z drugiej strony jest to twierdzenie konieczne, bo w momencie, gdy to odkryliśmy, we wszystkich światach możliwych ciepłem będzie to i tylko to, co wywołuje, co jest ruchem cząsteczek. Więc na tym polega, proszę Państwa, naukowy esencjalizm Kripkego, takie właśnie stanowisko, które w pierwszej chwili wydawało się bardzo zaskakujące. Wydawało się zaskakujące z wielu powodów, już Państwo tutaj te powody próbowałem wskazać. Po pierwsze dlatego, bo rozdzielało ze sobą dwa pojęcia, które od bardzo dawna w filozofii były ściśle ze sobą zrośnięte, powiązane, właśnie pojęcie konieczności i pojęcie aprioryczności. A po drugie stanowisko Kripkego wydawało się takie właśnie brawurowe i zaskakujące, bo my byliśmy też przyzwyczajeni do tego, że jeżeli chcemy odkryć naturę przedmiotu, jeżeli chcemy dotrzeć do własności koniecznych danego obiektu, to robimy to w wyniku specyficznej filozoficznej refleksji. To filozof siedząc tak ze swoim biurkiem, zastanawiając się nad naturą świata, dochodzi do wniosku, jaka jest istota pewnych zjawisk czy pewnych obiektów. Do tej istoty, rozumianej właśnie jako coś koniecznego, coś, co przysługuje pewnemu obiektowi czy pewnej klasie obiektów we wszystkich światach możliwych, możemy dotrzeć tylko w wyniku właśnie takiej fotelowej apriorycznej refleksji. Natomiast Kripke mówi nie. Jeżeli chcemy odkryć jakąś istotę, to powinniśmy prowadzić badania o charakterze aposteriorycznym, badania, które są prowadzone w obrębie nauki. To tam poznamy, jakie własności przysługują pewnym przedmiotom z konieczności. Więc tak ten naukowy esencjalizm Kripkego wygląda. No i oczywiście Państwo widzą, warto to może jeszcze raz podkreślić, pomimo tego, że to już zostało właściwie powiedziane, że ten naukowy esencjalizm oczywiście jest zbudowany na teorii funkcjonowania języka, o której wcześniej mówiłem. Gdy odrzucimy paradygmat Kripkego, ten wzorzec funkcjonowania języka, który proponuje nam Kripke, no to i oczywiście ten esencjalizm naukowy traci swój powód. Natomiast jeżeli przyjmiemy koncepcję Kripkego, no to dość naturalną konsekwencją tej koncepcji jest jego esencjalizm. Teraz Państwo widzą, na czym polega to tytułowe powiązanie. Nazywanie a konieczne. Na czym polega to już wskazane wyraźnie w tytule no stanowisko, zgodnie z którym pewna refleksja nad tym, jak funkcjonuje język, generuje bardzo ciekawe filozoficznie konsekwencje, jeżeli chodzi o takie klasyczne, metafizyczne problemy, na właśnie problem dotyczący esencjalizmu, czy problem dotyczący konieczności. Już musimy kończyć, ale tak w ostatnim zdaniu powiem, że jeżeli chodzi o esencjalizm, to Kripke był zwolennikiem tak zwanego esencjalizmu genetycznego. No, każdy z nas według Kripkego ma pewną istotę. Istotą tą jest nasze pochodzenie. To też może warto podkreślić, bo tam w różnych tekstach będzie się też później pojawiało. To jest tak, że właściwie jeżeli chcemy zidentyfikować jakąś własność istotną pewnego obiektu, to tą własnością będzie geneza. Stół
może mieć różny kształt w różnych, ten stół, przy którym siedzę, tak, w różnych światach możliwych, może mieć różny kształt, mogę na przykład odciąć jego rogi. Może mieć różny kolor. Może mieć mniej niż cztery nogi. W świecie realnym ma cztery nogi, w światach możliwych może mieć trzy, zamiast czwartej podłoży stos książek. Więc to są wszystko przygodne, kształt, kolor i tak dalej, to są wszystko przygodne własności tego stołu. Natomiast jest coś, co, czego nie możemy pozbawić tego stołu, no to jest jego geneza, czyli to, że został wykonany z określonego kawałka drewna. Stół, który wygląda dokładnie tak samo jak stół, przy którym w tej chwili siedzę, ale który byłby zrobiony z innego kawałka drewna, nie byłby tym samym stołem. Natomiast stół, który wygląda w jakimś świecie możliwym zupełnie inaczej niż ten stół, przy którym siedzę, ma inny kolor czy inny kształt, ale tak został wykonany z tego samego kawałka drewna, jest tożsamy z tym stołem, przy którym siedzę. Podobnie w wypadku człowieka, każdy z nas, możemy pomyśleć o każdym z nas, że posiada inne własności niż te, które przysługują nam w świecie realnym. Ja no mogę pomyśleć, że nie jestem filozofem, mogę formułować zdania na temat Dziobkowskiego, że jest strażakiem i tak dalej. Natomiast jedna własność to jest własność, której nie mogę być pozbawiony, to jest ten materiał biologiczny, z którego zostałem zbudowany. Ktoś, kto wygląda tak jak ja, kto gada tak jak ja, zachowuje się tak jak ja, ale powstał z innego materiału, nie będzie mną. I z drugiej strony ktoś, kto jest zasadniczo odmienny ode mnie, zajmuje się czymś innym, gada trochę inaczej niż ja, inaczej się ubiera, czy ma inną fryzurę, ale powstał z tego samego materiału genetycznego, będzie tożsamy z Dziobkowskim. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o książkę Kripkego, Nazywanie a konieczność. Do zobaczenia na kolejnym wykładzie z historii filozofii analitycznej. W przyszłym tygodniu będziemy omawiali poglądy Hilarego Putnama. Bardzo Państwu dziękuję, do zobaczenia.